Jeżeli chciałbyś ze mną współpracować w gronie ambitnych, świadomych ludzi, zapraszam Cię na pokład rekrutacja.darmowyremont.pl A jeżeli chciałbyś furę ściągnąć, bo ja kupiłem 911 w Polsce, okazało się, że gdybym to zrobił ze Stanów Zjednoczonych, mógłbym ją mieć o 40% nawet taniej. Także już wszystkie następne auta będę zamawiał na amermyśnikpol.pl Tak samo, jeżeli już masz jakieś autko i lubisz o nie zadbać, wyślij je na all-time detailing do Michała Barańskiego. Polecam z całego serca, gościu jest po prostu 10 na 10, full profesjonalista, jeżeli chodzi o karierę. No i kochani, jeżeli chcecie się uczyć ode mnie, zapraszam na pro.dawidpiątkowski.com. Macie tam całą bazę wiedzy, szkoleń, wszystkiego, czego nauczyłem się przez całe życie. Nie przeszkadzam, miłego oglądania. Żebrak siedzi sobie najzwyczajniej w świecie pod sklepem lub w jakimś innym miejscu. Niektórzy powiedzą na niego żul, inni menel. W każdym razie chodzi o to, że ktoś sobie siedzi. I teraz zobaczcie, jakie to jest nieprawdopodobne, że zwyczajną osobę siedzącą... Troszeczkę brudną, nieubraną najpiękniej. Jesteśmy w stanie zinterpretować na 100 tysięcy sposobów i jak to zrozumiecie, przestaniecie cokolwiek interpretować, ale zaczynamy od początku. Na poziomie wstydu patrzymy na tego człowieka i on jest brudny, odrażający, i chcielibyśmy się sami, albo najlepiej, żeby on powinien się zapaść pod ziemię. Jak tak można? I widzicie, jak mamy tą emocję w ciele, to tak widzimy to zjawisko, tą osobę. Gdy wchodzimy na poziom winy, zaczynamy go obwiniać, że zasłużył sobie, że jest tam, gdzie jest, bo jest temu winny. Wchodząc w depresję, możemy spojrzeć na tą bezradność i wtedy patrzymy na to, że to jest taki rozpaczliwy dowód społeczny, że nikt sobie z niczym nie radzi i jest to takie straszne, ręce załamujemy. I nie wiemy, nie mamy pojęcia, jak, jak to zmienić. Nawet nie myślimy o żadnej zmianie. Po prostu jest to taki do, do, rozpaczliwy dowód społeczny, że są bezdomni, to jest masakra. E, idąc na żal, to szkoda nam tego człowieka. Dlaczego on tam musi być? E, jakie życie jest złe, trudne? I jesteśmy w stanie e, interpretować to, że on jest właśnie w sposób taki rozpaczliwy, porzucony, porzucony, biednym. Człowiekiem. Gdy wejdziemy sobie na strach, to możemy widzieć w nim zagrożenie, że może nam coś zrobić, albo bać się o to, że czy będzie miał za co przeżyć, czy gościu przetrwa następny dzień. Także emocja strachu, dosyć popularna. Narządz, czyli gdy czujemy pragnienie i chcemy, żeby było inaczej niż jest, wtedy możemy chcieć usunąć go stamtąd jak najszybciej. Co on tam robi? Możemy chcieć mu pomóc na pragnieniu. Możemy poprzez pragnienie rozwiązać ten problem, i dlaczego nikt nic z nim nie robi. Na złości wkurzamy się, że taki, takie sytuacje są. Jak to jest, że może ktoś na ulicy siedzieć? Tak nie powinno być. I wtedy są te emocje oczywiście podniesione, jesteśmy źli, agresywni, bo on tam. Siedzi. No i widzicie, już tutaj, jak łatwo, na przykład ze złością, mi się łączy to, że ja go obwiniam, mam pragnienie, żeby go tam nie było. Dlatego zauważcie, że bardzo często te emocje występują razem, ale o tym jeszcze powiem. Kolejny poziom to duma. To nie mamy w ogóle szacunku do niego. Patrzymy na niego z góry. On jest nikim a... i powinien być bardziej, nie wiem, taki jak ja. Także poniżamy go, pozbawiamy wszelkiego szacunku. On nie ma go sam do siebie. No, generalnie patrzymy na niego przez czarne, czarne barwy. I to, co się zaczyna dziać teraz, czyli mamy te przełamanie. Doszliśmy do najwyższego, najniższych poziomów świadomości, czyli tych siły, gdzie te interpretacje są po prostu paskudne. Nazwijmy to, czy trudne do życia, ciężkie. I teraz zaczynamy patrzeć już jako ludzie. Coraz bardziej ogarnięci na wyższych poziomach świadomości, czyli będzie się to zmieniało w pozytywne interpretacje. Na odwadze. Będzie dobrze. Znajdę mu schronisko. Wiecie, staracie się z takiego, z takiego od, odważnego podejścia sprawić, żeby było lepiej. Gdy jesteśmy neutralni, to patrzymy na tego gościa i nie mamy ani pozytywnych emocji, ani negatywnych. Żyj i pozwól żyć. Wszystko jest tak, jak powinno być. I to bez tych emocji ani pozytywnych, ani negatywnych. Gdy wchodzimy na ochotę, obzwaniamy znajomych, pytamy się go, czemu coś zorganizować, czy mu pomóc, i zaczynamy się bawić w taką bardzo aktywną pomoc, żeby sprawić, żeby ten człowiek, żeby mu jakoś po w świecie pomóc. Gdy jesteśmy na poziomie akceptacji, wtedy patrzymy na tego człowieka. I najzwyczajniej w świecie go akceptujemy. Po prostu takim, jaki jest. Takie rzeczy się zdarzają. To jest normalne, że są ludzie tacy, 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 tacy. Żyj i pozwól żyć. Normalny, najzwyczajniejszy w świecie człowiek. Wszystko z nim jest ok. Totalna akceptacja tego, że on sobie tam siedzi. I magia się zaczyna dziać teraz od poziomu rozsądku, czyli rozbudowanej logiki. I ja bardzo długo byłem na tym poziomie, gdzie... Patrząc na takiego człowieka, ja sobie wyobrażałem, ile rzeczy się w jego życiu musiało wydarzyć, żeby on usiadł tam, czy siedział tam, gdzie siedzi. Jest ta przyczynowość tak ogromna, że to jest nieprawdopodobne. I wiem, że skrywa się za tym człowiekiem nieprawdopodobna historia w związku z tym, że to jego życie wygląda tak, jak wygląda. Idźmy dalej. To nie jest jego wina, że on tam siedzi. Ludzie nieświadomi nie wybierają swojej osobowości, nie wiedzą, że mogą kontrolować emocje. Są marionetkami przeszłości i mam do tego człowieka jakby totalne zrozumienie, wybaczenie względem tego, że on tam jest i rozumiem go. I teraz zaczynamy, znowu się odcina ten poziom i zaczynamy wchodzić na już te bardziej takie poziomy nieintelektualne, czy mniej intelektualne, a bardziej odczuciowe. To jest miłość. Patrzymy na tego człowieka i wysyłamy mu serdeczność, dobroć, ciepło. Nie oczekujemy od niego niczego. Po prostu jesteśmy dla niego dobrze. Czyli tutaj ja od razu oczami wyobraźni widzę moją babcię, która jest taka kochana, słodka, i mówię, babcia już nie chce więcej pierogów, ona dalej jedzie. Jest kochana, jest życzliwa, te jej oczka są takie słodkie. Po prostu jest tak kochana i wspaniała, że to jest niebywałe. I będąc miłością, patrząc na tego żebraka, wtedy widzimy w nim piękno, widzimy w nim boskość, jest to po prostu wspaniałe. Wspaniała osoba. Gdy wchodzimy na radość, to wysyłamy jej uśmiech, wysyłamy jej tą pozytywną energię, patrzymy na tą osobę i dostrzegamy w niej dużo ciepła radości. I zobaczcie, jakie to jest ciekawe, że jak zaczynamy na przykład łączyć radość, no to możemy zbić z nim pionę, możemy zażartować, możemy Wejść na przykład właśnie w poziom radości plus logiki I w różny sposób śmieszny coś powiedzieć Możemy to niesamowicie mieszać na nieskończone sposoby Ale generalnie możemy z gościem zbić pionę Siema, miłego dnia, uśmiechnąć się I teraz kochani jest ten najważniejszy moment Zobaczcie ile było możliwości interpretacji Że gościu siedzi pod sklepem Czajcie to? I teraz najlepsze w tym wszystkim jest to, że my możemy te wszystkie interpretacje miksować. My możemy zmiksować dumę, złość, z winą i wstydem. Możemy zmiksować strach z pragnieniem. Możemy zmiksować y, miłość z akceptacją. Możemy zmiksować logikę z radością, z odwagą. To są nieskończone możliwości interpretacji, że braka. I gdy ja to zrozumiałem, że ja mogę interpretować świat na nieskończoną ilość sposobów, to jaki on w końcu jest? I na poziomie pokoju zaczynamy rozumieć, że on po prostu jest. I to już jest wyrażanie nieintelektualne, ale postaram się słowami oddać to. Widzimy w nim siebie. Patrząc na rzeczywistość dostrzegamy, że wszystko jest jednym. Karma i tak dalej. Zrodziliśmy się z jednej matki natury. Cząsteczki w naszych ciałach są takie same, mamy po prostu inne doświadczenia. I to nie jest wymiar intelektualny, to jest wymiar odczucia, kiedy patrzymy na kogoś i czujemy, że jesteśmy jednym nie interpretujemy już go przez żaden niższy poziom świadomości niższy mam na myśli od radości od radości w dół <grym> i e, to zrozumienie to wyzwolenie od subiektywności interpretacji sprawia że jesteśmy ponad ego jesteśmy wyzwoleni widzimy świat takim jakim jest i to jest tak zwana nirwana przebudzenie, oświecenie, widzenie świata i ludzi i rzeczy takimi, jakie są w rzeczywistości naprawdę, bez zniekształceń ego, bez tych iluzji, którymi są wszystkie te wcześniejsze interpretacje niższych poziomów świadomości. To jest coś najpiękniejszego. Gdy interpretujemy ludzi, siebie, rzeczywistość i dostrzegamy te nieskończone możliwości, to jest po prostu nieprawdopodobne, jakie to jest piękne, gdy się to zrozumie. A czym jest poziom oświecenia? Wyobraźcie sobie, żeby w żadnej sytuacji życiowej nie angażować się w jakiekolwiek interpretacje niższych poziomów świadomości. W żadnej. Wtedy jesteśmy w stanie mieć. Moim zdaniem, taki spokój i mądrość wewnętrzną, która nie jest intelektualna, że jesteśmy jakby nieskażeni tymi niższymi poziomami. I wtedy wiemy o tym doskonale, że jak nie mamy niższych poziomów świadomości w sobie, tym piękniejsza i bardziej wyzwolone stają się te wyższe poziomy świadomości. Czyli taki bezkresny ten pokój może przeobrazić się w oświecenie. Coś pięknego, coś wspaniałego. Mam nadzieję, że to zrozumieliście. Jeżeli nie, oglądajcie te wszystkie interpretacje po sto razy, aż patrząc na świat, patrząc na ludzi, oczami wyobraźni będziecie widzieć tę mapę poziomów świadomości. Będziecie wiedzieli, że jak coś wypowiadacie, to tak naprawdę mówicie o sobie. Kim wy jesteście? Na jakim poziomie świadomości jesteście? Wypowiadając jakiekolwiek słowa. Odczuwając daną emocję, czy da będąc na danym poziomie świadomości w różnych sytuacjach. Bo nigdy nie opowiecie, kim ten żebrak, tu możecie podstawić dowolną osobę, jest tak naprawdę, bo on po prostu jest. Kropka. A zabarwianie go tymi wszystkimi poziomami świadomości, angażowanie się w tę interpretację świadczy o tym, że Kompletnie nie rozumiecie, czym jest subiektywność interpretacji. Wtedy jesteśmy dalej zakładnikami ego i co się nam nie pomyśli, co nie poczujemy w naszym ciele. Po prostu idziemy za tym jak najwięksi głupcy. Ale nieświadomi rozumiemy. <laughs> Także życzę Wam z całego serca, żebyście to doskonale zrozumieli, bo to Was wyzwoli od ego. Od tych wszystkich iluzji subiektywnych ocen rzeczywistości. Jesteście w stanie stać się oświeceni tylko za sprawą zrozumienia tego, że wszystko jest subiektywne. Jeżeli chcecie się uczyć ode mnie, zapraszam na pro.dawidpiątkowski.com. Macie tam całą bazę wiedzy, szkoleń, wszystkiego, czego nauczyłem się przez całe życie.